Śmiercią ojca szybko zgromadził wokół siebie silne stronnictwo możnych. Poparli go oni przeciw roszczeniom Ody i młodszych braci. Jeszcze w 992 roku księżna wdowa z małoletnimi synami została wygnana do Niemiec. Zabiegi dyplomatyczne Bolesława zapobiegły jakimkolwiek interwencjom w ich sprawie. Z miejscowymi zwolennikami Ody Bolesław poradził sobie równie łatwo. Możni Przybywój i Odolan, pierwsi znani z imienia Polacy nieksiążęta, zostali oślepieni.